Urodziny to jest jeden dzień w roku, w którym obchodzimy rocznicę swoich urodzin i chcemy, żeby ten dzień był jak najlepszy, żeby emocje, które będą w tym dniu, a także wrażenia, żeby zostały jak najdłużej i zapadły nam w pamięć. Są osoby, które różnie te urodziny obchodzą, niektórzy idą na jakąś imprezę, niektórzy spotykają się ze znajomymi, idą na jakieś piwo, na jakąś pizzę, kebaba, cokolwiek, a są takie osoby, które robią transmisję na żywo. Ja postanowiłem w tym roku również zrobić transmisję na żywo jak co roku, czyli urodzinowego live'a, który będzie przedłużany. A był przedłużany 1 zł na się 2 minuty dłużej. Zawsze ten live przedłużał się o kilka tak naprawdę godzinek, a to, co wydarzyło się w tym roku, to jest po prostu jedno wielkie wow. Ten rok myślę, że tak naprawdę przebił wszystkie live'y urodzinowe. Nie mam pojęcia, czy jeszcze kiedykolwiek coś takiego będzie miało miejsce, ale to, co zrobiliście wy, to jest po prostu coś niesamowitego. Ale znając jego szczęście, to on taki otworzy jak ja. Ale pamiętaj, że jak zrobisz dziurę, to będziesz to szpachlował, nie? Kurde. Nie idzie. W monitor ktoś. Nie idzie. Kamerę. I madło daj, i madło daj. Nie idzie. Podważał będzie, nie wiedział. No przecież nie łyżeczkę. Nie we mnie. Idzie? Popij od razu, nie? Nie idzie. Weź tak palcem, tak wiesz, w górę. No. Spokojnie, wiem. Kręćcie to. Zębami, kurwa. Jezu, no musi kręcić wszystko, no. Ja pierdolę. Kurwa, kręć. Nie chcę się poszukać. Zwali zębami. Łyżka, zaraz pójdzie ta łyżka. Ej, to łyżkę prędzej. No mówiłem, no. O! 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 Cicho, cicho. Podziękować każdemu, kto pojawił się na tej transmisji, kto spędził czas ze mną, pograł. Każdemu również dziękuję z osobna za życzenia. Film postanowiłem nagrać dopiero teraz, ponieważ jakby mam do tego wenę i nie robię go na siłę, bo przy okazji dzielę się z wami tym, co się tak naprawdę działo. Wrażenia są w sumie do tej pory, bo kiedy wracam do tego live'a, który był 13 sierpnia, nawet wam wtedy chyba podałem godzinę 17. Co prawda mieliśmy małe problemy techniczne, dlatego zaczęliśmy go ciutkę później, ale to nieważne. Cieszę się, że ten projekt tak bardzo wypalił. Nie sądziłem, że ten live się aż przedłuży o 4000 godzin. Chciałbym podziękować każdemu za to, że chciał coś dać od siebie, mimo tego, że nie zmuszałem do dawania donate'ów, bo są one dobrowolne, a jeżeli chodzi o te donate'y, to wiecie, są osoby, które pracują i mają pieniądze. I te pieniądze przykładowo mogą na coś przeznaczyć, mogą sobie coś kupić i tak dalej. Nie muszą koniecznie wydawać na streamerów, ale są takie osoby, które lubią wspierać. I mega bardzo za to ich szanuję. Co prawda są też osoby, które wysyłają z pieniędzy rodziców, czego tak za bardzo nie powinny robić. Wiadomo, nikomu nie zabronię wysyłania tego, bo tak jak mówiłem, jest to dobrowolne, ale wolę wam to powiedzieć szczerze, że jeżeli macie ochotę wysyłać, lepiej to po prostu przemyślcie, żeby potem nie było jakichś problemów z tym, że na przykład, nie wiem, dana osoba wyśle tego donata, po czym będzie chciała zwrot pieniędzy. Ja takiej sytuacji oczywiście na tym live nie miałem, ale tak tłumaczę na przyszłość, jakby ktoś zdecydował się na to. Co do tego live'a. Live trwał w sumie, miał trwać 6 godzin. Tak było na początku. Ale z racji, że przedłużył się o jakieś takie w przybliżeniu 67, to można powiedzieć, że trwał łącznie 73. Tam jeszcze potem się przedłużało, ale jakby to tak zliczyć, to na pewno trwał powyżej 73. Mega każdemu dziękuję za spędzony czas, że mógł pojawić się na tym live'ie nawet na chwilę. Ale słuchajcie, pamiętajcie, że ta chwila to i tak jest dla mnie
dużo, bo lepiej, żeby ta chwila była, niż w ogóle jakby miało jej nie być. Przy okazji mogę wam powiedzieć, że ten live był nadrabiany. Co prawda jedna transmisja trwała chyba nieco ponad, chyba jak się nie mylę, 40 godzin albo 50, bo wiem, że go robiłem 3 dni jakoś pod rząd, bo było tak, że ja tą transmisję zatrzymywałem, szedłem spać, potem jak wstałem, wróciłem z pracy, to kontynuowałem. Co prawda jak on się zaczął w weekend, było to sobota, niedziela, w poniedziałek był dzień wolny, bo było święto 15 sierpnia. Ja akurat musiałem być w pracy, ale co prawda nadrabiałem te godziny, starałem się nadrabiać jak najwięcej, tyle ile mogłem. I tak jestem zadowolony, bo udało mi się tego live'a skończyć. 5, 4, 3, 2, 1. Kurde, człowieku. W końcu. Wiem o tym, że był tydzień jakby przerwy pomiędzy tymi streamami, bo byłem na wakacjach. Odpocząłem sobie, wróciłem. Wiem, że wtedy jeszcze miałem trochę jakby taką słabszą aktywność. Co do aktywności, sądzę, że ciężko jakby będzie zrobić coś takiego, tak jak było wcześniej, że wiecie, było dużo osób na live'ach, bo każdy swoje jakby 5 minut miał. Ja również takie 5 minut miałem i bardzo YouTube'owi za to dziękuję. Cieszę się, że nadal są osoby, które oglądają, wspierają. Poza tym tutaj teraz wam się wyświetlają wspierający. Mega bardzo wszystkim tutaj dziękuję za wsparcie. Mimo tego, że nie musicie tego robić, to wy chcecie to robić i ja was za to bardzo, ale to bardzo szanuję. Po prostu dziękuję za wsparcie, bo tak naprawdę dzięki wam mogę się rozwijać, mogę realizować tego typu projekty jak ten live urodzinowy. Mega bardzo dziękuję tutaj twojemu przyjacielowi, który jest top donatorem do tej pory i raczej z tej topki nie wyleci. Dziękuję Moniuszce, dziękuję Exozajowi, każdemu z osobna, kto jest w topce i kto również te donaty wysyłał. Wiem, że się powtarzam, ale lepiej powtórzyć się i powiedzieć to kilka razy, niż po prostu do tego nie wrócić. Mam nawet dla was takie drobne urywki, które były oczywiście na tym live'ie. Myślę, że wstawię tutaj do tego jakby filmu, ale na pewno nie będę mógł wstawić tego, co było na tym właśnie live'ie urodzinowym, który, no mówię, trwał 3 dni pod rząd, bo do tej transmisji jakby wrócić nie mogę, ponieważ YouTube ma coś takiego, że maksymalnie można obejrzeć sobie transmisję, która trwała 12 godzin. I jeszcze zapomniał o jednej rzeczy, dostałem bana. Tylko że to nie był tak do końca ban, a bardziej takie ostrzeżenie na kanale za prawa autorskie. Co prawda stream został ściągnięty, ale zaraz wam to wytłumaczę. Dostałem maila od YouTube'a, wtedy akurat spałem, bo robiłem nocne spanie. Dostałem maila o tym, że live narusza jakby prawa autorskie, bo tam jakąś muzykę wykryli i tak dalej. Dostałem to na maila o jakoś tak chyba było o jakiejś takiej 4:30 czy coś takiego. No i dostałem właśnie maila o tym, że transmisja ma prawa autorskie i chyba pewnie było coś takiego jak YouTube tam stream policji, coś takiego. To wiecie chyba jak to wygląda mniej więcej. Zresztą pokażę wam tutaj w filmie jak to mniej więcej wyglądało. A po godzinie YouTube stwierdził, że zdejmie tą transmisję, ponieważ narusza ona zasady YouTube'a, jakieś nieuczciwe praktyki, oszustwa, kłamstwa i tego typu rzeczy, gdzie nie mogłem tak naprawdę kontynuować tego live'a, bo co chciałem odpalić transmisję na żywo, to pokazało mi, że jest to zablokowane. Z początku myślałem, że to będzie ban na jakieś 7 dni i nie będę mógł przez 7 dni ani wrzucać filmów, ani wstawiać żadnych kart społeczności, ani też wstawiać shortsów, robić live'ów i tego typu rzeczy. Postanowiłem, że odpalę live'a na Twitchu. Wiem, że dawałem informacje na Instagramie, że dostałem bana. O Twitchu zapomniałem, a przypomnieli mi widzowie, za co im bardzo dziękuję. Mogłem sobie wtedy nadrobić też również jakieś 3 godzinki i potem stwierdziłem, że kurwa no nie, no musimy jednak tego live'a kontynuować na YouTubie, bo skoro on na YouTubie został realizowany, to na YouTubie musimy również go zakończyć. Stwierdziłem, że mimo tego, że dostałem to ostrzeżenie, no nie poddam się i będę próbował odpalać kolejne transmisje na żywo, za którymś razem się udało i poczułem ulgę, mówię, myślę, że to jest jednak ban na jakiś tydzień, bo chyba na początek dostaje się na tydzień, potem na miesiąc. Jakoś tak to chyba szło. Jeżeli nie, to bardzo przepraszam, mogłem się pomylić. Nie znam tak dobrze YouTube'a, ponieważ co miesiąc praktycznie zmieniają się
jakby zasady, dodają coś nowego. Udało się odpalić tą transmisję. Kontynuowałem godziny. Co prawda ostrzeżenie zostanie już na kanale i to już będzie do końca towarzyszyło mi, kiedy wejdę sobie w YouTube Studio i będę sprawdzał swoje statystyki albo cokolwiek. No cóż, każdemu się zdarza, każdy ma prawo popełnić błąd. Ja również takie błędy popełniam i mam nadzieję, że już takiego ostrzeżenia nie będzie. No i tak sobie myślę, że chyba w tym filmie to tyle, co chciałem powiedzieć. Jeszcze raz mega, bardzo wszystkim dziękuję. Co do filmów, to nie chcę wam obiecać, że będą one bardzo jakoś często, że będę się starał z tą moją aktywnością. Wiecie, jak to ze mną jest. Życie dorosłego człowieka nie jest takie wcale łatwe. Dlatego też mówię, nie będę obiecał. Jak będę miał ochotę, nagram ten film dla was. Ja o was nigdy nie zapominam, bo zawsze wy mi towarzyszycie, zawsze mnie motywujecie do tego, co robię. A też nie chcę robić tego na siłę, żeby potem nie było, że zrobię jakiś film na siłę, nie spodoba mi się i go po prostu usunę. To wolę zrobić tak, że jak będę miał ochotę, film nagram, zmontuję dla was tak, jak w sumie potrafię i chciałbym nawet te filmy lepiej montować. Potrzebuję po prostu czasu, pomysłów na to wszystko i będziemy powoli realizować dalej, tak myślę. I co? Mimo tego jeszcze, że mam strasznie ucięte zasięgi, no to nic na to nie poradzę. Może kiedyś się uda jakby przywrócić to wszystko. Chociaż to też tak jakby nie chcę, wiecie, mówić, że wszystko będzie cacy, pięknie, bo są czasy, jakie mamy. Trzeba się cieszyć z tego, że nawet przykładowo mam 3 osoby na lewie albo 4 osoby, kiedyś było znacznie więcej, ale mówi się trudno. Może jak będą zdalne, o ile w ogóle wam zrobią te zdalne, to uda się to nadrobić. I chyba tyle z mojej strony. Także ja wam życzę miłego dzionka, popołudnia, wieczoru, dobrej nocy. Zależy, o której to oglądacie i kiedy wam przyjdzie powiadomienie, bo może wam nie przyszło. Także trzymajcie się. Do kolejnych filmów, live'ów, czegokolwiek. Strzała.